Miałeś pstrąg, ale jest klęk. Cześć, tu Sławek. Rzeka przepiękna. Przyjechałem, żeby w końcu może złowić jakiegoś pstrąga. I co? Okazało się, że udało się złowić, ale klenia. Miałeś pstrąg, ale jest kleń. Do zdjęcia jeszcze lepszy. A, wziąć na plecionce, wyjąć ryby można, natomiast wypuścimy dosyć nietypowo. Popłynę. Zobaczcie, jak pięknie wszystko kwitnie, a pachnie. Pięknie. No, jest pstrążek, nie za wielki, ale zawsze. Chodź, opa. Zobaczcie, już wypadł wobler. Super, to jest właśnie to. Wypuszczamy pstrążka. Mam nadzieję, że da sobie radę sam. Nie będę musiał go dotykać. Poczuję, gdzie jest prąd. O! O, pstrąg wypuszczony, więc dzień zaliczony. Słuchajcie, ten odcinek dzisiejszy trochę trwa. Dlaczego? Ano dlatego, że zacząłem łowić zestawem, który tak naprawdę do ręki mi się naprawdę przykleił. Zinon, czyli multikodabu do lekkich przynęt, rzeczywiście od 3 gram bez problemu leci, ciągnie, natomiast na pewno na temat lekkiego castingu jeszcze jakiś film zrobię, a jeszcze przy okazji możecie spodziewać się artykułu. I Eon do 14 gramów. Obawiałem się o to, że ten zestaw będzie lightowy, czyli będzie taki podklenia, jazia i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że ten kij ma taki zapas mocy, że czasami mam wrażenie, że jest nawet za mocny jak na te 14 gramów. Więc po prostu powera ma takiego, że nie obawiam się właściwie żadnego pstrąga się nie obawiam. Ten dzisiejszy złowiony, to zaraz o nim powiem, natomiast chciałbym powiedzieć, w jaki sposób wszedłem w posiadanie tego zestawu. Zinon i Eon. Najpierw przyszła paczka. Oczywiście, jak paczka jest otworzona, to trzeba lecieć nad wodę. Nad wodę poleciałem, znaczy pobiegłem, znaczy pojechałem.
przynęta 5-gramowa leciała jak pocisk. Przynęta 3-gramowa, pływający wobek i tak dalej, 5-centymetrowy, leciał bardzo ładnie, wysnuwał. Oczywiście ważne jest to, żeby linka również była cienka. Natomiast ten multik naprawdę ma super możliwości i tak jak mówiłem, przykleił mi się do ręki i na razie mi się nie chce odkleić. No ale nie zasługuje ten zestaw na to, żeby pokazywać go tylko i wyłącznie z małymi rybami. W związku z tym stwierdziłem, dobra, poczekam, jak złowię cokolwiek, co będzie dla tego multiplikatora znośne chociaż, to w tym momencie go pokażę. No i co? No i okazuje się, że tak. Dzisiaj po, nie wiem, 2 tygodniach chyba użytkowania już tego zestawu, już zniechęcony, przyjeżdżam nad rzekę, na której naprawdę dawno temu nie byłem. Musiałem jechać spory kawałek, ale opłacało się. Przyjechałem nad rzekę, założyłem woblera i zobaczcie, pach, kleń. No cóż, ryba zaliczona, w związku z tym już coś jest, już można pokazać zestawik. No ale nie byłbym sobą. Idę dalej, jakieś wyjście, jakieś branie, jakieś puknięcie. Na razie bez ryb. I jest! I to taka przygoda, że ciężko ją na początek zobaczyć, ponieważ najpierw musiałem przełożyć wędzisko przez drzewa, a dopiero potem zająć się holem ryby. Dobra, udało się. Udało się przejść, a pstrąg jeszcze jest z tamtej strony. Się zawinął chłopak, ale może się uda go wyjąć dzięki temu. Sobie usiądę. Jeszcze ostatni raz chcę odjechać. Chodź, pstrążku, chodź już. Już starczy. Fajny. Fajny pstrągal. Jest. Super! Pstrąg już odpity, można go wypuścić. No, 47. Nie w kij dmuchał. Tutaj łatwo by było wpaść do wody po uszy, wiecie? Nawet nie próbuję tam nogi włożyć za daleko. Pstrążek wypuszczony, sprzęt ochrzczony, 47, jest, jest, jest. A to jeszcze nie koniec. To co, do następnego razu, cześć i Wam też życzę połamania kija.